Miło Was wszystkich widzieć. Jak się macie? Fajnie. Mamy piękny dzisiaj wiosenny dzień, co? Fantastycznie. Słońce świeci, ale gdzieś indziej. Kochani, są w kościele takie prawdy, których często mówimy i często powtarzamy. I może nie zawsze yy, pamiętamy, co one tak naprawdę znaczą i jaką mają, mają głębię, jaki mają sens. Myślę, że jedną z takich głównych praw, które często powtarzamy, mówimy i śpiewamy, to jest yy, prawda, że Jezus jest Panem. Większość piosenek gdzieś tam ma ten zwrot, że Jezus jest Panem. W naszych modlitwach również wyznajemy, że Jezus jest Panem. To tak jak w języku polskim mówimy, że ktoś za coś słono zapłacił. To tak mówi się, tak? Słono zapłaciłem za to czy za tamto. Ale to ma sens, ponieważ to się z czegoś wzięło. Ponieważ kiedyś Sól miała taką wartość, że była walutą. I dzisiaj zostało nam takie powiedzenie. Które ma sens, ma znaczenie i ma swoje historyczne uzasadnienie. Ten zwrot Jezus jest Panem też ma swoje uzasadnienie. My nie mówimy tylko tego, dlatego że tak się mówi. My nie śpiewamy Jezus jest Panem tylko dlatego, że tak wypada śpiewać, ale to ma naprawdę głębokie znaczenie. I odwołam się dzisiaj do tekstu, hmm, chyba takiego najbardziej znaczącego, jeśli chodzi o ten zwrot. Z listu do Rzymian, rozdział 10 i werset 9. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, że Panem jest Jezus, i uwierzysz w swym sercu, że Bóg wzbudził go z martwych, będziesz zbawiony. Zastanawiam się dzisiaj razem z Wami nad tym, dlaczego mamy ten tekst. Dlaczego apostoł Paweł. Napisał do chrześcijan, że tak ważne jest wyznanie Jezusa jako Pana. Są ku temu powody. Zastanawiam się dzisiaj też, dlaczego akurat do chrześcijan w Rzymie apostoł Paweł pisze ten tekst. Ta, ta formuła, ta zasada wyznania Jezusa Panem pojawia się właśnie w tym miejscu, w tym kontekście listu do Rzymian. I są ku temu powody. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać takie trzy powody, dlaczego Panem jest Jezus. I dlaczego akurat w tym kontekście i w tym miejscu Biblia o tym mówi. Dlaczego apostoł Paweł mówi o tym do Kościoła w Rzymie. Pierwszy powód jest żydowski. Kiedy Paweł pisał swój list do kościoła w Rzymie, w którym wcześniej jeszcze nie był, ale miał bardzo wielu znajomych, miał ludzi, którzy jeździli tam do Rzymu, bywali w Kościele rzymskim. On był w kontakcie z, z Kościołem Rzymskim regularnie. Natomiast jeszcze tam nie był, ale miał głęboką potrzebę napisania do nich listu. E, a że Paweł siedział dużo w więzieniach, miał sporo czasu, więc pisał listy. Pisał list również do Kościoła w Rzymie. I pierwszy powód, dla którego Paweł podaje tę regułę, że panem jest Jezus, to jest powód, który nazywam powodem żydowskim. Dlatego, że w tym czasie, kiedy Paweł pisał ten list, Kościół zdążył już wejść w taką, bym powiedział, kampanię antyżydowską. Rzym był o tyle specyficznym miastem, że pomimo tego, że był wielokulturowy i mieszkało też tam w swoim czasie sporo Żydów, był miastem mocno antyżydowskim. Nie lubiano Żydów w Rzymie generalnie. I gdybyśmy się posługiwali dzisiejszą terminologią, to byśmy powiedzieli, że, że Rzym był antysemicki. Że tam o Żydach się nie mówiło dobrze, pozytywnie. Może malowało się na ścianach szubienice z gwiazdą Dawida, może pisało się tam jakieś inne hasła przeciwko Żydom. Być może tak było, bo były nawet takie czasy, kiedy w Rzymie w ogóle Żydzi nie mogli mieszkać. A ci, którzy mieszkali, musieli się wynieść, po prostu byli wygnani z Rzymu. I, 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 I oprócz tego, że taka atmosfera panowała w mieście, to do kościoła chrześcijańskiego również już zaczęły wkradać się pewne, pewne takie przekonania, nauki, teologie, które zaczęły mówić, że Żydzi to nie bardzo, że ze Żydami to nam nie po drodze, że, że Pan Bóg generalnie skończył z Żydami. A teraz nastał czas, kiedy... Pan Bóg zajmuje się innymi narodami, kocha inne narody i buduje kościół z innych narodów, a, a Żyd, Żydzi to w ogóle oni Jezusa się wyparli i, 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 i oni Go ukrzyżowali. I, mm, wiem, że Polacy tak nie myślą. To taki mój sarkazm w tym momencie chciałem tu wrzucić. Ale wiem, że też w naszym kraju różne są opinie na, na ten temat. Natomiast taka była sytuacja wtedy w Rzymie i kościół coraz bardziej rzymski kościół był coraz bardziej pod wpływem takich ideologii antyżydowskich, które wybiera, wy, wypierały żydostwo z chrześcijaństwa i pokazywały na to, że, że tak naprawdę liczy się tylko teraz to, co jest. Yy, kościół składający się z nieżydów, z Greków, z Rzymian i, i, i że to Pan Bóg lubi, to się Panu Bogu podoba. A, a z Żydami to Pan Bóg dawno już, dawno już skończył. Dlatego bardzo ciekawie zaczyna się list do Rzymian, ponieważ w pierwszym rozdziale w wersecie 16 apostoł Paweł pisze, że nie wstydzę się Ewangelii Chrystusa. Jest ona bowiem mocą Bożą dla każdego, kto wierzy. I co Paweł pisze? Najpierw Żyda, potem Greka. I my tak sobie myślimy, Pawle. W ogóle o co ci chodzi? Po co ty piszesz najpierw Żyda, potem Greka? Po co ci to potrzebne w ogóle? O co chodzi? Jaki jest kontekst tego? Mianowicie kontekst jest taki, że Kościół w Rzymie musi sobie uświadomić, musi sobie przypomnieć tę prawdę, że Bóg nie skończył z Żydami, że Bóg nie skończył z Izraelem i że nie można oderwać Izraela od Kościoła. Nie można powiedzieć koniec, to, to, to przeminęło, a teraz jest w ogóle co, już coś innego. Paweł pokazuje od razu, na wstępie tego listu, pierwszy rozdział, pierwsze kapity, pierwsze myśli, od razu mówi: Słuchajcie, nie, 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 najpierw Żyd, potem Wy, spokojnie. Nie można tego rozdzielić. I potem wraca do tej myśli w rozdziałach 10-11, kiedy całe dwa rozdziały poświęca na to, żeby opisać tę prawdę, że Bóg nie skończył z Izraelem. I kiedy Paweł pisze tę formułę, że jeśli swoimi ustami wyznasz, że Jezus to Pan, że Panem jest Jezus, to po pierwsze Paweł chce uświadomić Kościołowi, że oni wierzą w Żyda, że oni, że oni zaufali Żydowi, że ich wiara tak naprawdę jest oparta głęboko na na, na Izraelu, na żydostwie, i że wiara w Żyda Jezusa jest, jest warunkiem zbawienia, jest warunkiem życia. Jeśli ustami swoimi wyznasz, że ten Jezus Żyd, że ten Jezus z Nazaretu, że ten żydowski Jezus, że ten żydowski nauczyciel, że ten żydowski rabin jest Panem, jest Mesjaszem, jest Zbawicielem, będzie wszystko dobrze. Ale jeśli będziesz próbował wymazać to żydostwo, oddzielić się od tego, wybielić kościół żydostwa, idziesz w złym kierunku. To jest po pierwsze, dlaczego, dlaczego Paweł do Rzymian pisze wyznawajcie, że Panem jest Jezus. Jakie to ma znaczenie dla nas? Jakie to miało znaczenie dla nich? Jakie to ma znaczenie dla nas dzisiaj? Po pierwsze, po pierwsze dla nas to ma takie znaczenie, że my chrześcijanie nieżydowscy nie powinniśmy teraz wpadać w jakąś żydowską euforię i stawać się na siłę Żydami. Że skoro Bóg nie skończył z Izraelem, to my teraz będziemy się wszyscy judaizować. Jest taka moda teraz, jest taka moda, od jakiegoś czasu panuje taka moda, że, że chrześcijanie nie Żydzi stają się, ja bym powiedział, bardziej żydowscy niż sami Żydzi. Niektórzy, tak? Wprowadzają różne zwyczaje, różne obrzędy, różne tradycje żydowskie do do swoich tam chrześcijańskich tradycji. Jeśli komuś się to podoba, to ok, ale chcę powiedzieć, że to nie jest żaden klucz do sukcesu w Kościele. Że to nie jest tak zwany jakiś klucz do, 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 do przebudzenia, jak to niektórzy myślą, że teraz jak będziemy obchodzić żydowskie święta, to nagle Bóg nas będzie bardziej błogosławił. Nie, tak nie jest. Jeśli ktoś lubi, że komuś się podobają żydowskie święta, super. Ja też mam w domu wiele pamiątek z Izraela, ja też mam w domu szofar i czasem dmucham w niego, niezdarnie, ale dmucham. Ale to są takie, to są osobiste upodobania, takie albo inne, tak? Natomiast nie jest to żaden jakiś nowy, nowy, nowy klucz, czy, czy ten że to teraz, jak to będziemy robić, to, to, to Bóg naprawdę się do nas przyzna. Apostoł Paweł nigdzie nie zachęca nieżydów, żeby stali się żydowscy. Wręcz przeciwnie. Cała jego kampania, cała jego misja polega na tym, żeby powiedzieć: OK, jeśli ktoś się nawrócił i nie jest Żydem, nie musi przestrzegać zakonu, tak? W tę stronę Paweł pokazuje. A więc po pierwsze, my nie Żydzi nie musimy się stawać żydowscy tylko dlatego, że Pan Jezus był Żydem. Po drugie, chrześcijanie w Rzymie, jak i my również, powinniśmy cenić i szanować żydowskie korzenie naszej wiary. Powinniśmy być z tego dumni i powinniśmy to doceniać, że nasza wiara jest judeo-chrześcijańska, tak to się nazywa, tak? Jeśli jesteś Chrześcijaninem, obojętnie jakiego wyznania, to tak naprawdę jesteś, jesteś wyznawcą, jesteś wyznawczynią wiary judeo-chrześcijańskiej. Czyli zarówno tego, co Pan Bóg przekazał Żydom, jak i tego, co mamy później już w tym, w tym, w tym szerszym kontekście wielu narodów. I chcę wyraźnie powiedzieć, że nie byłoby nas, gdyby nie Żydzi. Nie ma kościoła bez Izraela. Nie byłoby Pana Jezusa, gdyby nie Dawid, żydowski król. Nie ma Jana Chrzciciela bez Eliasza. Nie ma nowego testamentu bez Starego Testamentu. Nie ma Marii i tego wszystkiego cudownego, co się wokół niej stało, bez Sary, bez Racheli, bez Rebeki, bez Anny i kilku jeszcze innych kobiet, które urodziły w sposób jakiś ponadnaturalny. Nie ma. Nie ma nowego testamentu bez Starego Testamentu. Nie ma historii chrześcijaństwa bez, bez Izraela, bez Żydów. To jest to, co Paweł musiał przekazać Kościołowi w Rzymie, ponieważ zaczął zauważać, że oni troszkę się gubią z historią. Troszkę się gubią z historią i. I za, za bardzo oddzielają to, co było od tego, co jest. jest. W Biblii jest wyraźna ciągłość między historią Izraela, a historią Kościoła. Kościół by wypływa Kościół wynika z Izraela. Kościół jest efektem Izraela. Więc po pierwsze, nie musimy się stawać żydowscy, żeby być OK, ale po drugie nie możemy nie zauważać. Ciągłości między Izraelem a Kościołem. I po trzecie, wynika z tego taka ważna aplikacja, że jesteśmy powołani do tego, żeby kochać Izrael i modlić się z Żydami i o Żydów. Apostoł Paweł mówi o tym w dziesiątym rozdziale 100 do Rzymian, rozdział pierwszy. Rozdział dziesiąty, werset pierwszy, Rzymian 10:1. Apostoł Paweł pisze, że Pragnienie mojego serca i moja modlitwa zmierzają do zbawienia Izraela. Tak? Do, znowu wraca do tego wątku. Wątek Izraela jest w liście do Rzymian bardzo istotny. I on tutaj pisze o dwóch rzeczach. Tak? On pisze o miłości jego serca i o modlitwie. Miłość i modlitwa to są takie dwie ważne kwestie, jeśli już chcemy wiedzieć, jaką mamy mieć postawę wobec Wobec Izraela, dzisiaj wobec Żydów, kościół, jaką ma mieć postawę, to powiem te dwie rzeczy: miłość i modlitwa. Nie ewangelizowanie na siłę, nie przekonywanie, że muszą się do pana Jezusa nawracać, bo Paweł w tym X, XI rozdziale nigdzie nie pisze o ewangelizowaniu Żydów, tylko mówi o miłości i modlitwie. O miłości i o modlitwie. Kiedy jestem w Izraelu, kiedy tam bywam i, i to zawsze też odwiedzam Jerozolimę i moim ulubionym miejscem w Jerozolimie, ktoś, ktoś był w Jerozolimie? Tak? Super, gratuluję. Resztę polecam, żebyście jeździli. Teraz są tanie bilety, można jeździć. Moje ulubione miejsce w Jerozolimie to jest taka malutka synagoga przy ścianie płaczu. Po męskiej stronie tam jest ściana płaczu, to jest to główne święte miejsce Żydów i tam jest strona męska i strona y, żeńska. Po lewej stronie jest ta męska strona i tam przy, przy końcu, w samym rogu, po lewej stronie, tak jak tutaj z tyłu tej sali, tam są takie drzwi, tam jest wejście do synagogi pod samą ścianą. To jest taka malutka synagoga, y, może taka, nie wiem, długa jak to tutaj, ta sala i to jest moje ulubione miejsce w Jerozolimie, ta mała synagoga pod ścianą, ponieważ tam się odbywa modlitwa 24 na dobę. To jest miejsce modlitwy. To nie jest takie miejsce, że tam turyści łażą i robią zdjęcia i przeszkadzają. To jest miejsce modlitwy. Tam jest cały czas szum szum modlitwy. Ja po prostu tam wchodzę i modlę się. To jest. Dla mnie to jest wyjątkowe miejsce w Izraelu. To jest jakby ser, dla mnie to jest serce Izraela. Bo tam cały czas jest modlitwa. Niektórzy siedzą się modlą, niektórzy stoją się modlą, niektórzy spacerują się modlą, modlą się głośno, śpiewają, modlą się cicho. Niektórzy siedzą tak jakby przysypiali trochę, może śpią nawet, nie wiem. Sen i modlitwa idą w parze, nie wiem czy zauważyliście. To nie ma nic z tym złego, jak się śpi podczas modlitwy. To jest odpoczywanie, takie już głębokie odpoczywanie w Bogu. A Potem się obudzisz, znowu się modlisz. I tam jest tych mężczyzn dużo. Niektórzy modlą się w grupkach, niektórzy modlą się sami. Ja po prostu spaceruję między nimi i się modlę. Modlę się na głos. Nikomu to nie przeszkadza, bo wszyscy się modlą głośno. Większość. Więc ja chodzę sobie po tej sali, modlę się na głos. Modlę się po polsku, modlę się w Duchu Świętym, modlę się tak jak mnie Pan Bóg prowadzi, spaceruje, ja bym tam mógł zostać na cały mój pobyt w Izraelu, w tym jednym miejscu. Jest to miejsce modlitwy. I ja nie tylko tam jestem po to, żeby mówić: Boże, jacy oni są zaślepieni, bo oni Ciebie nie znają. O Boże, ratuj ich. Nie. Ja przede wszystkim się z nimi modlę. Z nimi. Bo wiem, że oni wołają do Boga. I ja się przyłączam do ich modlitwy. I razem z nimi się modlę. Razem z nimi modlę się, aby Bóg błogosławił i przychodził i nawiedzał. A oprócz tego ich błogosławię. I proszę Boga, aby, aby poznawali Mesjasza. Kiedy byłem tam tym razem niedawno, to poznałem pewnego człowieka w tej synagodze. Nazywa się Dawid. Jest niewidomy. Siedział na krześle i poczuł, że jestem koło niego, i zaczął do mnie po hebrajsku mówić. Ja nie znam hebrajskiego, ale jakimś cudem to zrozumiałem, że chodzi mi o to, że on potrzebuje drugie krzesło obok, żeby postawić swoją torbę, którą trzymał na kolanach. A więc dałem mu to krzesło, postawiłem obok, wziąłem tą torbę, położyłem mu. I, I zaczęliśmy jego łamaną angielszczyzną rozmawiać, bo był Żydem z Maroka, rozmawiał po francusku, ale znał to angielski. Był weteranem czterech wojen w Izraelu, był kiedyś spadochroniarzem. Dzisiaj z jakiegoś powodu jest niewidomy. I ja, ja zacząłem tego człowieka błogosławić. Ja mówię, Dawidzie, ja cię błogosławię. Dawidzie, ja się modlę o błogosławieństwo Boże nad Twoim życiem. Dawidzie, modlę się, aby pokój Boży wypełniał Twoje serce. I ten człowiek zaczął płakać. Chwycił mnie za rękę i nie chciał mnie puścić. Mnie też się chciało płakać. Poczułem taką miłość do tego człowieka, taką, taką więź, taką bliskość. Usiadłem koło Niego. Nie czułem się, że ja to jestem jakiś tam. Ktoś, bo ja jestem chrześcijaninem, a on to taki zwykły żyd. Nie. Czułem do niego szacunek, respekt, miłość. Cieszyłem się, że go poznałem. Cieszyłem się, że mogłem pobłogosławić tego człowieka tam w tym miejscu wtedy. Dlatego Paweł pisze do Rzymian i mówi: Kochani, nie zapomnijcie, skąd jesteście. Nie zapomnijcie, jakie drzewo was nosi, a wy tylko jesteście gałązką wszczepioną do tego drzewa. Nie zapomnijcie, że najpierw jest Żyd, a potem Grek. Nie zapomnijcie, że Jezus jest Żydem. I że kiedy mówicie, Panem jest Jezus, to mówicie, Panem jest Żyd. Panem jest Żyd. I jeżeli tego nie zapomnicie, jeżeli z tą myślą będziecie żyć, to wszystko będzie w porządku. Pierwszy powód to jest powód żydowski. Drugi powód, dlaczego Paweł pisze do Rzymian te słowa Panem jest Jezus, to jest powód rzymski. To jest powód rzymski. Jeśli Panem jest Jezus, to Panem nie jest cesarz. Jeśli Panem jest Jezus, to Panem nie jest władca Rzymu. Ani władca Imperium Rzymskiego. W tamtych czasach, oczywiście, cesarz rzymski to był ktoś więcej niż tylko głowa państwa. Cesarz Rzymu używał takich zwrotów jak syn Boży. To było normalne, że o cesarzu mówiło, mówiło się, że to jest pan, że cesarz jest panem, że cesarz jest synem Bożym. W miejscu, w którym dzisiaj stoi bazylika Świętego Piotra stała potężna świątynia kultu cesarza. Tę świątynię widać było na kilka kilometrów, kiedy ktoś przybywał do Rzymu od strony morza i, i, i już z portu, i gdzieś tam już w stronę Rzymu widać było potężne budowle, potężne budowle świątyń, te świątynie kultu cesarza. Dla nich to, że cesarz jest panem było tak oczywiste jak dla nas, że prezydentem jest Andrzej Duda. I, I teraz przychodzi Paweł i mówi, słuchajcie, ale Paweł to tak robi, żeby oni jak najmniej cierpieli, tak? Że Paweł w swoich listach nie pisze, słuchajcie, cesarz jest do bani, e, cesarza trzeba w ogóle omijać szerokim łukiem, Cesarz, cesarz to jest w ogóle postać zła, fatalna i beznadziejna? Nie. Paweł się powstrzymuje przed krytyką cesarza, bo wie, że im więcej krytyki byłoby w tych listach, tym gorzej by było dla tych chrześcijan. Tym więcej by cierpieli. Więc Paweł nie skupia się na, na negowaniu tego cesarza, ale skupia się na promowaniu pana Jezusa. Mesjasza, tego który jest panem, który jest władcą. I ten zwrot panem jest Jezus, jest politycznym zwrotem. Dla nas to jest takie oczywiste, że my mówimy Jezus jest panem, aleluja. Panie Jezu, panie Jezu, dla nas to jest takie, bardzo taki zwrot kościelny, taki zwrot religijny, tak? Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, tak, z kościoła. A tak naprawdę jest to zwrot polityczny. Jest to prowokacja polityczna. Kiedy Paweł pisał, Panem jest Jezus, to miał w, w podtekście na myśli, Cesarz nie jest Panem. Cesarz nie jest Synem Bożym. Jest nim Pan Jezus Chrystus. Na jakiej podstawie? Na podstawie zmartwychwstania Jezusa. Jeśli swoimi ustami wyznasz, że Panem jest Jezus i uwierzysz w sercu swoim w co? Że Bóg wzbudził Go z martwych. Na tej podstawie Paweł wyciąga wniosek, że Panem jest Jezus. Na podstawie zmartwychwstania Chrystusa. Bo zmartwychwstanie Chrystusa stało się rehabilitacją Jezusa, zadośćuczynieniem za krzywdy, jakie doznał na krzyżu. Pan Jezus został powieszony na rzymskim krzyżu, przybity przez dominujący system Żydów, przepraszam, Rzymu. Przez dominujący system Rzymu został powieszony na krzyżu. To, to władza rzymska skazała go na śmierć. Oczywiście część kolaborujących Żydów brała w tym udział. Z Jerozolimy, ale krzyż był rzymski. Krzyż oznaczał dominację, władzę Rzymu. Kiedy Pan Jezus zawisł na krzyżu, to mogło oznaczać, że cesarz wygrał. Poradził sobie z jakimś tam nawiedzonym człowiekiem z Galilei, Jezusem z Nazaretu. Poradził sobie. Cesarz panuje. Natomiast kiedy nastąpiło zmartwychwstanie po trzech dniach, kiedy kiedy Bóg wzbudził Chrystusa z martwych, okazało się, że to nie cesarz rządzi, ale Jezus. Tak? Że Jezus jest władcą ponad wszelką władzą. Paweł pisze w innym miejscu ponad wszelką władzą i zwierzchnością i panowaniem. I znowu Paweł jest ostrożny, żeby nie wymieniać cesarza z imienia, żeby nie robić kłopotu chrześcijanom, ale pisze ponad wszelką władzą i zwierzchnością, tak? I pokazuje, że przez zmartwychwstanie Jezus się okazał zwycięski. Zmartwychwstanie stało się tym zadośćuczynieniem, tą rehabilitacją za krzywdę, jaką Chrystus doznał na krzyżu, za to niesłuszne cierpienie, które się dokonało dla naszego zbawienia. Jest teraz taka sławna sprawa w Polsce, człowieka, który niewinnie siedział w więzieniu kilkanaście lat, tak? Się okazało. I on teraz się ubiega o duże odszkodowanie. Chce ileś tam milionów dostać złotych za każdy stracony rok w więzieniu. Należy mu się? No tak. Należy mu się jakaś rehabilitacja, jakieś zadośćuczynienie, tak? I na tej zasadzie Bóg zrehabilitował Jezusa, wzbudzając go z martwych i pokazał: Panem nie jest cesarz, ale Panem jest Jezus. Wiecie, to jest wielka dana sprawda i lekcja i dla Kościoła w Rzymie również to była taka lekcja, że Bóg nas zawsze zrehabilituje. Amen? Bóg zawsze sprawi, że wszelkie krzywdy i cierpienia, które były niesłusznie zadane, Bóg zawsze nam to odpłaci, Bóg zawsze nam to odda. I On to czyni na dwa sposoby. Bóg oddaje nam albo za życia, albo po śmierci. Przykładem rehabilitacji za życia jest prorok Daniel, kiedy on modlił się, a to się niektórym nie podobało, że on się modli do Boga, jachwę do Boga żywego, jedynego, został za to zatrzymany, został za to wtrącony do, do dołu z głodnymi lwami, ale Pan Bóg tak sprawił, że te lwy nagle przeszły na wegetarianizm, tak. Nagle, w jednym momencie, stwierdziły, że ludzkie mięso to jest jednak niedobra rzecz, albo przeszły na taki ścisły post, nie wiem. Nie wiem, jak tam Bóg przekonał te zwierzaki głodne, ale nie ruszyły Daniela. I na drugi dzień Daniel wyszedł zdrowy z tego i cały. I król powiedział: Niech wszyscy teraz wielbią, chwalą Boga Daniela, bo Bóg Daniela jest niesamowity. Wyrwał go, z jamy pełnej lwów. To jest rehabilitacja za życia. To, jest, to są sytuacje, kiedy Bóg nam oddaje za życia to, co zostało nam zabrane, stracone, to, co niesłusznie nam zostało odebrane. Bóg nam to oddaje. Tak się zdarza. Ale Pan Jezus jest przykładem człowieka, któremu Bóg nie oddał za życia, ale oddał po śmierci. Przez zmartwychwstanie. I czasem jest tak, że cierpimy tutaj i cierpimy i poświęcamy się i poświęcamy się i jesteśmy niezrozumiani i, i nie otrzymujemy tej rehabilitacji za życia. Tak jak Jezus. Ale wtedy jest nadzieja zmartwychwstania, tak? Ja regularnie czytam biuletyny dotyczące. Prześladowanych chrześcijan. Czytam je dlatego, że czuję się częścią tego, co oni przeżywają. Kościół jest jeden na ziemi, tak? Kościół jest jeden, nie wiele różnych, jest jeden kościół. I w tym jednym kościele jest też kościół cierpiący, kościół prześladowany. Prześladowani są chrześcijanie syryjscy, prześladowani są chrześcijanie koptyjscy. Prześladowani są chrześcijanie różnych wyznań i denominacji. A to są nasi bracia, to są nasze siostry. Oni cierpią. Ja czytam te biuletyny regularnie, każdego ranka, bo tam jest czytanie na każdy dzień, jest modlitwa o nich, bo chcę być częścią tego, chcę się utożsamiać z kościołem cierpiącym. I niedawno czytałem historię pewnej rodziny z Pakistanu. Wydaje mi się, że to, to, to są młodzi ludzie, bo, bo tak z tej historii wynika, że to było młode małżeństwo z małym dzieckiem. I on został aresztowany za to, że jest chrześcijaninem. Został wrzucony do więzienia. Jest, siedzi już ponad trzy lata w więzieniu. W międzyczasie jego żona na jakimś przesłuchaniu została tak przez policję pobita, że złamali jej kręgosłup. I jest sparaliżowana i mieli czyli półletnią córeczkę która utonęła ponieważ mama nie była w stanie jej pomóc i do niej podejść bo, bo leży i to dziecko utonęło i tak sobie czytam o tej rodzinie tak on jest w więzieniu ona jest przelżowana a dziecko im ginie wszystko dlatego że wyznają że panem jest Jezus I tutaj nie ma już na ziemi żadnej formy zadośćuczynienia za to, tak? Tu już nikt nie zwróci życia temu dziecku, to już nikt nie naprawi krzywdy i szkody wyrządzonej tej rodzinie. Ale kochani, jest zmartwychwstanie. Oni już nie doświadczą tego co doświadczył prorok Daniel, ale oni doświadczą tego czego doświadczył pan Jezus. Dla nich Nadzieją jest zmartwychwstanie, i przy zmartwychwstaniu ich krzywdy będą zrehabilitowane. I okaże się, że, że warto było iść za Jezusem, nawet płacąc taką cenę, bo panem jest Jezus, a nie żaden inny władca ani cesarz. I taka prawda z tego, <laughs> taka prawda z tego dla nas wynika, kochani. I dla Rzymian również. Kiedy, kiedy chrześcijanin w Rzymie miał powiedzieć „Panem jest Jezus”, to to się wiązało naprawdę z konkretną rzeczą, z konkretną sytuacją i z zagrożeniem nawet życia. My tutaj sobie dzisiaj śpiewamy „O, Panem jest Jezus, aleluja”. Nikt nas za to nie wrzuci do więzienia, nikt nas za to nie zabije. Ale gdyby wtedy w Rzymie, gdybyś był wtedy w kościele w Rzymie, w pierwszym wieku, gdybyś tam była. I powiedziałabyś Panem jest Jezus. To czeka cię kara śmierci. Czekają cię tortury. Czeka cię wrzucenie na pożarcie lwom gdzieś na, w koloseum, tak? Taka była cena wypowiedzenia, że Panem jest Jezus, a nie cesarz. Ale czy warto? Kochani, czy warto? Oczywiście, że warto. Oczywiście, że warto bo Bóg za to wszystko zrehabilituje, wynagrodzi, odda. Dlatego apostoł Paweł w liście do Koryntian, kiedy kończy cały wywód o zmartwychwstaniu, to mówi, ale nie przestawajcie się trudzić, bo wasz trud nie jest daremny w Panu, bo to wszystko zostanie wam oddane, to wszystko zostanie wam zwrócone. Więc po pierwsze, Panem jest Jezus Żyd, tak? Panem jest Jezus Żyd? Po drugie, panem jest Jezus nie cesarz. I trzeci powód, dla którego Paweł pisze to, to powód ogólnoświatowy. Mamy powód żydowski, rzymski, ale też mamy powód ogólnoświatowy. Skoro panem jest Jezus, to, to trzeba o tym powiedzieć wszystkim, tak? <grywka> to nie można tego zatrzymać dla siebie. I kiedy obserwujemy życie Pawła, tutaj Bóg nam wspomniał, że się zajmuje misjami, zajmowałem się misjami przez wiele lat. I też w tym roku wydam książkę na temat misji apostoła Pawła, bo tu ktoś mnie pytał, kiedy będzie następna książka, będzie. Będzie w tym roku, będzie poświęcona misjom Pawła na, na, na bazie dzieł apostolskich. To kiedy obserwujemy misję Pawła i to, jak on podróżował, co on robił, to, to dochodzimy do wniosku, że Paweł szedł śladami cesarza rzymskiego. I tam, gdzie cesarz rzymski ogłaszał swoje panowanie, tam wkraczał Paweł i ogłaszał panowanie Jezusa. To była konfrontacja z systemem dominującym tego świata. To była świadoma konfrontacja Pawła z, z kultem cesarza, z kultem Imperium Rzymskiego. I Paweł pisze do Rzymian w rozdziale 15 i 16, że on ma takie plany, że on przyjdzie do Rzymu, a Kościół w Rzymie wyprawi go w dalszą drogę do Hiszpanii. Dlaczego on tam chciał iść? Nie tylko dlatego, że tam są fajne plaże i fajnie się do Hiszpanii na wakacje jeździ. Nie nie, nie, nie dlatego. A dlatego, że Imperium Rzymskie w tamtym kierunku się rozprzestrzeniło, aż po Hiszpanię, i aż tam dotarł kult cesarza. I Paweł mówi: Nie, nie, skoro Jezus jest panem, to w Hiszpanii też muszą o tym się dowiedzieć, że Jezus jest panem, że nie cesarz jest panem, ale Jezus jest panem. Misja, misja miała to podłoże, miała ten, ten, ten motyw, żeby wszędzie, gdzie, gdzie, gdzie Ewangelia dotrze, tam wszędzie konfrontujemy dominację tego świata, te systemy dominujące, te złe systemy, te opresyjne systemy, te, 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 te bezbożne systemy tego świata. Konfrontujemy Ewangelią Jezusa Chrystusa i tym, 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 tą proklamacją, tą prawdą, że Panem jest. Jest Jezus. Z czym wtedy się zmagali chrześcijanie? Zmagali się z całym tym kultem bóstw, z, tą, z tym bałwochwalstwem, z tym, z tym wielobóstwem, z tym, z tym pogaństwem, z, tym, z tą rozwiązłością o, o, Imperium Rzymskiego. Z tym wszystkim się wtedy zmagali i to konfrontowali. A co my dzisiaj konfrontujemy? My, chrześcijanie, co my dzisiaj konfrontujemy? My również konfrontujemy system dominujący w tym świecie. Jak on się dzisiaj przejawia? On też ma dzisiaj swoje jakieś takie hasła, tak? Płynny modernizm. Płynny modernizm. Wszystko jest płynne. Pozwólmy dzieciom, żeby same zdecydowały, czy będą chłopczykiem, czy dziewczynką. Po co narzucać z góry? Dziecko się rodzi, co? Już z góry nadasz mu żeńskie imię? Bez sensu. Pozwól mu, kiedy podrośnie, pozwól mu samemu zacytować, kim chce być. Płynny modernizm. Nowy ateizm, który się propaguje wszędzie, tak, że kiedy piszą, prawdopodobnie nie ma Boga. Bo nie mogą powiedzieć, że nie ma Boga, bo, bo, bo nie są w stanie udowodnić, że nie ma Boga. A to piszą prawdopodobnie nie ma Boga. <laughs> I dzisiaj konfrontujemy nasze systemy dominacji. Konfrontujemy je prawdą i przesłaniem, że Panem jest Jezus. Tak? Że Panem jest Jezus. Dlatego apostoł Paweł w liście do Rzymian pisze, znowu w tym pierwszym rozdziale. 1.16 już to czytaliśmy, że nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, nie wstydzę się tego, że Jezus jest Panem, ponieważ jest w niej moc. Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu. Wiecie, kiedy staje się Ewangelia mocą Bożą? Kiedy ją proklamujemy, kiedy ją wypowiadamy, kiedy ustami swoimi wyznasz. Że Jezus jest Panem. Ten zwrot ustami swoimi wyznasz, nie tylko dotyczy Twojego i mojego zbawienia, ale on odblokowuje moc Ewangelii. Twoje i moje usta odblokowują moc Ewangelii. Ewangelia to jest tak jak fajerwerki, zapakowane w sklepie i po prostu sobie tam leżą i nic się nie dzieje. Mamy nadzieję, żeby tak było, żeby magazyny i sklepy nie wybuchały, tak? Same. I po prostu to żeby tam leży. Kupujesz te fajerwerki, bierzesz je do domu i co musisz zrobić? Musisz je odpalić. Musisz odpalić. Tam jest taki sznureczek, najlepiej nie w rękach, najlepiej odejść kawałek. Musisz odpalić. Jak odpalasz, to wtedy to pudełko zamienia się w. Wow, tak? Ewangelia jest zapakowana. I jak to odpakować? I jak zrobić, żeby to wystrzeliło? Przez proklamację, przez mówienie, przez opowiadanie. Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Panem jest Jezus, to co wtedy będzie? Będzie eksplozja mocy Ewangelii. Dlatego nie wystarczy, kiedy chrześcijanie są mili, uśmiechnięci i milczą. Są takie trendy też teraz w chrześcijaństwie, tak? Za dużo nie mówić, być miłym, być sympatycznym, tu pomóc, tutaj coś zrobić, uśmiechnąć się. To jest wszystko okej, okay, fajnie. Uśmiechajmy się do ludzi, jestem za. Bądźmy mili dla ludzi, jestem za. Ale potrzeba czegoś więcej. Potrzeba tego drugiego kroku, którym jest proklamacja. Jeśli ustami swoimi wyznasz, to odpalasz te fajerwerki. To coś się zaczyna dziać. I wtedy Ewangelia staje się mocą, która zmienia życie drugiego człowieka. Ja mam ostatnio bardzo fajne kontakty w Opolu. Jestem w ogóle z Opola, bardzo lubię moje miasto, kocham Opole. Jest piękne. Zazdroszczę Wam tylko jednej rzeczy w rybniku. Zazdroszczę Wam toru żużlowego i waszego rowrybnik. Wiem, że w barażach żeście nie dali rady w tym roku. Przegryliście z Lublinem, jeśli dobrze kojarzę. Ale wspieram Was i zazdroszczę Wam dobrego żużla, bo tego mi w opolu brakuje. Ale mam w opolu fajne kontakty ostatnio z ludźmi. Tak Pan Bóg to jakoś pootwierał różne takie możliwości. Spotykam się z pewnymi ludźmi w Opolu i mam takiego kolegę, mam kilku kolegów takich, którzy gdzieś tam się zaczynają Panem Bogiem interesować. Mam takiego już przyjaciela, który jest biznesmenem w Opolu i ja mu zacząłem proklamować Ewangelię, tak? Mówić mu swoimi ustami, że Panem jest Jezus. I dzieją się niesamowite rzeczy w jego życiu. Nie ze względu na mnie, nie, nie, nie przeze mnie, ale przez moc Ewangelii. Bo Ewangelia jest mocą Bożą, tak? I w imieniu Jezusa jest moc do przemiany ludzkiego życia. I ten człowiek któregoś dnia mówi do mnie, Mariusz, niesamowita rzecz się stała. Mówi, nie wiem, czy to był sen, czy to nie był sen. Nie potrafię tego nazwać, nie potrafię tego określić. Nie wiem, co to było. Ale to było coś niesamowitego. Bo ja rozmawiałem z Bogiem. Ja, ja coś widziałem. Ja coś widziałem. I jak to coś się skończyło, ja wiedziałem, że ja się spotkałem z Bogiem. Nikt mi tego nie zabierze, bo to jest moje przeżycie. Moja rodzina myśli, że zwariowałem, bo ja o tym opowiadam. Moi znajomi myślą, że zwariowałem, a on ma wielu, wielu znajomych w Opolu. Ale ja wiem, że ja spotkałem Boga w tym czymś, jak tokolwiek nazwać, nie wiem, co to było, ale ja spotkałem Boga. Bo w Ewangelii jest moc do przemiany ludzkiego życia, tak? Kiedy wyznajemy, że Panem jest Jezus, coś zaczyna się dziać. Dlatego apostoł Paweł w innym miejscu mówi: Przyjdzie taki dzień, że każde kolano się ugnie i każdy język wyzna, że Jezus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Amen. Zapraszam was do modlitwy teraz. Powstańmy. Chciałem zachęcić każdego do tego wyznania, że Panem jest Jezus. Ten Żyd z Nazaretu, ten żydowski nauczyciel, rabin, on jest panem, on jest władcą, on jest Zbawicielem. Chciałem zachęcić Was, kochani, do tego wyznania, że ten Żyd, Jezus, jest panem. Chciałem zachęcić Was do tego wyznania, że że Panem jest Jezus, a nie cesarz. Że Panem jest Jezus, a nie współczesne systemy dominacji. A nie współczesne trendy społeczne. Niech, niech te trendy nie będą wyznacznikiem tego, jak żyjemy. Niech Jezus będzie wyznacznikiem tego, jak żyjemy. Tak? Niech współczesne ideologie w naszym życiu przegrają na korzyść Jezusa, abyśmy nie ulegali presji tego świata, abyśmy nie ulegali presji nowoczesności, płynności, jakowiek to dzisiaj nazywają, tego, co jest antychrześcijańskie, antyboże, antyhumanitarne, antyludzkie. Nie pozwólmy, aby te współczesne cesarstwo panowało. Dobrze? Bądźmy stali, bądźmy silni, bądźmy niewzruszeni w naszym wyznaniu, że Panem jest Jezus, że Jego przykład, Jego życie jest dla nas wyznacznikiem naszego życia. Jego osoba jest dla nas wzorem do naśladowania. Nie to, nie to co współczesność oferuje, ale to, co Jezus oferuje. Panem jest Jezus, a nie systemy tego świata. I kiedy wyznajemy, że Panem jest Jezus, to uwalniamy moc Ewangelii. I Bóg zaczyna coś robić w Twoim życiu i w życiu innych ludzi. Dlatego tę wieść trzeba zanieść aż do Hiszpanii. Tę wieść trzeba zanieść aż do Moskwy. Tę wieść trzeba zanieść aż do Waszych wiosek i miasteczek wokół Rybnika. Na osiedla, rybnika, gdziekolwiek Bóg nas pośle, ten wieść trzeba zanieść, że Panem jest Jezus. I chcemy to mówić, chcemy to wyznawać, chcemy to proklamować. Niech nasze usta to wyznają. Nie tylko w kościele, nie tylko na nabożeństwie, bo tutaj jest nawet stosunkowo łatwo. <laughs> Ale tam, gdzie pracujesz, tam, gdzie mieszkasz, tam, gdzie żyjesz. Tam gdzie się uczysz. Tam proklamuj, że Panem jest Jezus i zobaczysz, co się będzie działo wokół ciebie. Zachęcam teraz wszystkich, abyśmy otworzyli swoje serca. Wnieśli swoje serca do Boga i abyśmy wyznali razem, że Panem jest Jezus. Zachęcam zrób to teraz. Powiedz to swoimi słowami. Powiedz Jezu, jesteś Panem. Powiedz, Panem jest Jezus, Panem mojego życia jest Jezus. Władcą mojego życia jest Jezus. Autorytetem moim jest Jezus. Wzorem moim jest Jezus. Ale najważniejsze, co powiedz, to powiedz, Zbawieniem moim jest Jezus. Ratunkiem moim jest Jezus, uzdrowieniem moim jest Jezus, wyzwoleniem moim jest Jezus, pokojem moim jest Jezus, władcą mojego życia jest Jezus. Dzisiaj to razem wyznajemy, że Panem jest Jezus. Dzisiaj wierzymy, że Bóg wzbudził Chrystusa z martwych i uczynił go Panem i Zbawicielem. Ponad wszelką władzą, panowaniem i zwierzchnością. Chrystus stał się tym jedynym, najwyższym i najważniejszym. Wyznajemy panowanie Jezusa Chrystusa. Wyznajemy panowanie Jezusa Chrystusa nad swoim życiem. Ogłaszamy panowanie Jezusa Chrystusa nad naszymi rodzinami, nad naszymi małżeństwami. Ogłaszamy panowanie Jezusa Chrystusa tutaj, w tym kościele i w innych kościołach Rybnika. Ogłaszamy panowanie Jezusa Chrystusa nad tym miastem, nad naszym krajem i nad całym światem. Panowanie Jezusa Chrystusa. Panem jest tylko Jezus. Panem jest tylko Jezus. Panem jest. Tylko Jezus. Amen. Niech Bóg Was błogosławi.